Hej, już jestem. Mam nadzieję, że traficie. Dajcie znać, czy wszystko jest dobrze widać, czy słychać. Ja zobaczę też sobie. Na tablecie to włączę. O, widzę, że są już dwie osoby. Fantastycznie. Bardzo się cieszę, że udało nam się jakoś odnaleźć. W takim razie ja już te wszystkie sprzęty stąd zabieram niepotrzebne. Zostajemy my i papiery. Więc tak, wróćmy może do tego, o czym zaczęłam wcześniej mówić. O, hej Ilona, hej Krystyna. Fantastycznie, że jesteście. Czekamy. O, już jest 9 osób. No to świetnie. Jednocześnie obiecuję Wam, że to jest ostatni raz, kiedy przychodzę na live na Facebooka. Obiecuję poprawę. O, hej Karolina, super, że jesteś. Więc tak, pokażę Wam może tą kartkę jeszcze raz, bo nie mam pewności, czy na pewno ją widzieliście. O, widzę, że w szybie się odbija wszystko, co robię. Ale to nic, za chwilę to zakryjemy, żeby Was odbicie nie rozpraszało. Kartka parawanowa wygląda w ten sposób. To jest gotowa baza, ja jej nie przygotowywałam. Cześć Ewa. I ona nietypowo otwiera się u mnie na prawo. Dlaczego? Dlatego, że wyraźnie wolę, jak tutaj ten szpic jest po lewej stronie, ale jeżeli bardzo Was gryzie to, że ona się otwiera odwrotnie, no to oczywiście możecie ją, tutaj może już tutaj nie będę tak przyginać, możecie ją sobie zgiąć tak i wtedy otwiera się zwyczajnie. Ja po prostu wolę tę formę. Bardzo dziękuję. I wykorzystałam tutaj tekturki Witaj w domu oraz 50% mamy, taty 50%. Przyznam, że najpierw miałam pomysł na tematykę kartki, później dobrałam sobie tekturki, a na koniec dobierałam kolekcję, a tak się przypadkiem stało, że w tym miesiącu swoją premierę miała kolekcja Forest Celebration Lexi Design. Ona jest tutaj taka bardzo neutralna, chłopięco-dziewczęca, ale nie tylko. Szybko ją przeleśmy, bo nie ona jest tutaj dzisiejszym tematem. Ma trochę takich imprezowych grafik. Tutaj część wycięłam. Tak naprawdę korzystałam z dwóch kolekcji. Część arkuszy poszło mi w całości. Już teraz nie wiem, które. No, ale generalnie tak to wygląda. Przejdźmy więc do naszej kartki, bo pracy jest całkiem sporo, pomimo tego, że przycięłam sobie już papiery. Ponieważ przycinanie papierów jest w takim formacie zdecydowanie najdłuższe ze wszystkiego, ale już Wam tłumaczę, jak je przyciąć, chociaż sama ich nie będę cięła. Po prostu przykładamy bazę tutaj do krawędzi i odrysowujemy ją. Później odmierzamy po pół centymetra mniej z każdej strony. Odrysowujemy oczywiście tyle razy, ile chcemy. Ja okleiłam tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Oraz zrobiłam drugą warstwę. Żeby zrobić drugą warstwę, postępujemy tak samo.
tylko wymiary zmniejszamy o centymetr, a nie o pół centymetra. Po to, żeby utworzyła nam się taka ramka. Najlepiej ciąć na gilotynie albo na trymerze. Ja ciąłam akurat na gilotynie. Tak mi było najłatwiej. Do tego warto wybrać sobie fajne wycinanki. Ja wybrałam tutaj takie misie. Tata miś, mama miś i córka miś, baloniki. No i tutaj taki baby miś, którego witamy w domu. Wykorzystałam też grafiki kwiatów. Wszystko już sobie powycinałam, więc to powinno pójść w miarę sprawnie. Nie wykorzystałam żadnych dystansów pod papiery. No dobra, w takim razie je przyklejmy. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, mój zamysł na dziś jest taki, żeby zrobić kartkę tym razem dla chłopca. Oczywiście korzystamy z tej samej kolekcji, ale z innych arkuszy, no bo dlaczego nie? Warto pokazać jej potencjał. Myślę, że jeżeli będziecie wiedzieć, jak zrobić kartkę dla chłopca, no to nie będzie żadnego problemu ze zrobieniem wersji dla dziewczynki. Tutaj sobie poprzymierzam, bo już przyznam, nie do końca pamiętam, jak to miało iść po kolei. Przyznam Wam, że wszystko sobie uszykowałam już około tydzień temu, więc no całkiem dawno. Ok, tutaj do środka idą najpierw takie białe, pastelowe grafiki z różnymi tutaj dmuchawcami, listkami. One są takie całkiem chłopięco-dziewczęce, więc można użyć to obydwu kartek. Zresztą tutaj na okładce też właśnie ich użyłam. Przyda mi się coś do zrobienia dziurki w kleju, który z... chyba będzie dobrze. Z tego podekscytowania niedziałającym live'em na YouTubie zasechł. O, mam szpikulec. Tutaj trochę zaszalałam. Zaraz to sobie troszkę rozetrę. Do posmarowania bazy klejem używam pędzelka silikonowego. Dzięki temu mam pewność, że po prostu go nie zmarnuję, jeśli go natychmiast nie umyję. No bo na pewno nie raz, nie dwa udało Wam się wysuszyć taki pędzel na kamień. Dajcie mi znać, kto dziś zdecydował się tworzyć razem ze mną. A może tworzycie kartkę zupełnie w innym stylu, na inną okazję, może zupełnie inną. Kto dziś tworzy, a kto relaksuje się oglądając? Krystyna ogląda. No to całkiem miły sposób na spędzenie wieczoru. Niemniej mam nadzieję, że jakoś tam Ci zainspiruje, jeśli nie do pracy dziecięcej,
No to chociaż do stworzenia tego typu kartki parawanowej. I ostatni kawałek. To już postaram się cieniej posmarować tym klejem, żeby go nie musieć rozsmarowywać. Zrobisz jutro świetnie. Ja nie ukrywam, że na początku byłam dosyć sceptycznie nastawiona do tej bazy, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłam. Po kilku razach naprawdę ją polubiłam. Ona ma naprawdę, naprawdę dużo opcji na oklejenie daje. Duży potencjał, o tego słowa mi brakowało. I tak jak już widzieliście, robiłam ją otwieraną, tak jak ta. Tak również fantastycznie się sprawdza całkowicie zaklejona. W ten sposób. I tutaj na przykład jakieś kwiaty sobie wsadzamy, czy to, na co akurat mamy ochotę. No tutaj widzę, trochę bardziej zaszalałam z tą rameczką, ale to nic. Jak widzicie, bez dystansu to kleję, dlatego że po pierwsze, to jest środek naszej kartki, więc dystansu nie chcemy, ale generalnie tutaj ona jest tak bardzo warstwowa i puchata, że już ta tekturka dodatkowa czy taśma 3D naprawdę nie jest konieczna. Tutaj mamy trochę za długie. Hej Karolina, miło mi, że jesteś. I teraz możemy ją sobie zamknąć. Od razu dociskamy to, co jest w środku, i oklejamy tutaj już tylko tą część, ponieważ tą będziemy zaklejać. Mogłabym okleić tylko tutaj ten widoczny kawałek, ale ponieważ nie będę tego tak kleiła, tutaj po całości smarowała klejem, tylko brzeg, no to znacznie ładniej będzie wyglądało oklejenie po prostu tego całego kawałka. No myślę, że nie jest to jakieś tam wielkie poświęcenie papieru, no bo to są naprawdę już malutkie kawałeczki. Widzicie, tak odetkałam klej, że teraz jak szalony. Jeszcze sobie docisnę, niech mi się poprzykleja. Teraz, tak jak mówiłam, smaruję brzeg. Tutaj już nie dochodzę do tych granic. Chcę mieć pewność, że mi to po prostu nie wycieknie. Hej, Klaudia. W środku umieszczę taki biały kwadracik na wpisanie życzeń.
Zaraz Wam powiem, jakie on ma wymiary. Okej, ale miło, że wpadłaś. Pomimo gości. I tutaj mamy 8 na 8 cm. Myślę, że fajnie wiedzieć, jaki wymiar pasuje. Oczywiście można sobie samodzielnie to dopasować. Tutaj przygotowałam sobie takie 3 białe sznureczki. One będą tutaj wklejone trochę pod tą kartkę, ponieważ na nich będziemy mocować nasze baloniki za chwilę. Tutaj mam rodziców, tatę Misia i mamę Misia z dzieckiem. Tak, tym razem to będzie kartka dla chłopca. Tutaj mam te kwiatuszki, które wykorzystamy jako płateczki do naszych serduszek. No i jest baby chłopiec Miś. Są baloniki. Tym razem wybrałam takie wzorzyste. Chyba jednego mi brakuje. Ale to nic, możemy sobie go wyciąć od razu. A nie, tu leży. Ale no pokażę Wam, jakie to są tutaj te serduszka. One tutaj są lizakami. Ja z nich zrobię baloniki. Mam kokardkę, która złapie nasze baloniki. No i przede wszystkim mam tekturki, no bo tutaj myślę, że one są głównym bohaterem naszym. One są w takich fajnych kompletach. Można zrobić od razu dwie kartki z obydwu zestawów. Witaj w domu. 50% mamy, taty 50%. Myślę, że tak, baza jest gotowa. Myślę, że kartki z takimi napisami naprawdę złapią za serce niejednego rodzica. Będziemy je sobie pokrywać embossingiem, dlatego że to daje zawsze taki efekt wow. A do tego jeszcze chroni nam tekturki przed zniszczeniem. Aczkolwiek tak naprawdę bardzo często używam też naturalnych tekturek i nic się z nimi nie dzieje. Bazę parawanową można dostać w Godbox. To jest ich już od kilku lat taki dosyć często dorzucany do zamówień dodatek. O tak. I są w różnych kolorach, więc dla każdego coś się znajdzie. Tak jak mówiłam, będziemy sobie embossować te tekturki. Jeżeli bym mogła prosić o podesłanie linków do nich, to jest Witaj w domu oraz 50%. Mamy taty 50%. Myślę, że zaraz dziewczyny znajdą. Użyję oczywiście tuszu do embossingu. On może być dowolny. Oraz myślę, że jakiegoś ładnego niebieskiego pudru. Tak przeglądam i chyba wybiorę ten z takimi białymi drobinkami. Tutaj Wam bliżej pokażę. Używałam bardzo podobnego, ale z takimi różowo-złotymi. I w środku tak samo. Ona naprawdę fantastycznie błyszczy dzięki temu. A każdy, kto widział reakcję dzieci na takie błyszczące rzeczy, od razu się zorientuje, że to będzie strzał w dziesiątkę, nie tylko jako prezent
dla rodzica takiego malucha, ale też właśnie dla samego dziecka, który na pewno będzie chciało dotknąć takiego błysku. Tutaj tekturka jest naprawdę bardzo delikatnie przyczepiona mostkiem. Nie jest jakiś ani gruby i najważniejsze, że jest tylko jeden. Dzięki temu bez szwanku możemy ją wyjąć z tej wypraski. Wypraski nie wyrzucamy. Przyda się jako dystansę do czegoś innego. Nie do tej kartki, to do następnej. Warto trochę oszczędzać środowisko i jednak robić dystansę z tektury, nie z taśmy. Tutaj podobnie delikatnie wyjmujemy, tutaj jeszcze bardziej delikatnie, bo napis jest dosyć długi, ale na szczęście udaje się to dosyć szybko zrobić, jak widzicie. Hej Magdalena. Odkładamy. I najpierw myślę, że będę embosowała jeden, później drugi napis. Tutaj patrzę, czy nie mam czegoś innego do wstrzymania tej tekturki niż szpikulec, który mi się stopi na pewno. Wykorzystam białą kredkę. Cześć Lucyna. Oczywiście do embossingu możecie użyć takiej tacki do sypywania pudru. Ja pomimo, że kiedyś tam na początku faktycznie ją kupiłam, no to jednak zdecydowanie lepiej sprawdza mi się kartka. Staramy się pokryć w całości i sypiemy. Nie ma powodu, żeby jakoś tutaj oszczędzać ten puder, bo i tak nadmiar wsypiemy do naszego słoiczka z powrotem. Ten puder to jest Stamp & Dous i myślę, że właśnie te pudry najbardziej polecam. One no, nie są najtańsze, natomiast starczają na bardzo, bardzo, bardzo długo. Naprawdę na wiele lat. Ja kiedyś w święta jednym pudrem embossowała naprawdę wszystko, po prostu wszystkie prace były w tym embossingu, a jeszcze tyle zostało, więc no naprawdę, to było chyba ze 4 lata temu, także od tamtej pory też go sporo używałam, więc polecam. Tego niebieskiego aż tak dużo nie używałam, bo to taki mało uniwersalny kolor, a niemniej też mam go już bardzo długo. No, wszystkie są śliczne tej firmy. Mam też kilka różnych takich mocnych brokatów, jak na przykład ten, i do niczego ich nie używam kompletnie, albo ten Stamp & Dous. O, proszę. Nie wiem, czy coś widać. Dobra. Dobra, chyba już zobaczyliście, bo nie o pudrach dziś mowa. I suszymy. Kto jest wrażliwy na dźwięki, ten może sobie wyciszyć głos.
Ta jest gotowa. Naprawdę mi się podoba. Nawet nie wiem, czy nie bardziej niż ta różowa wersja. I teraz jeszcze pokryjemy pudrem tą 50%. Mamy taty 50%. I za chwilę będę ją jeszcze tutaj rozgrzewać. A Wy dajcie mi znać, czy chcielibyście jeszcze dzisiaj zobaczyć, jak zrobić tego typu serduszko szydełkowe. No tutaj przygotowałam sobie dwa, co prawda, ale jeżeli ktoś poczuje się wtedy w pełni zainspirowany, no to dlaczego by nie? Mój kot ześwirował. Pewnie słyszeliście to. Okej, są głosy na tak. Więc za momencik Wam to pokażę, bo jest naprawdę bardzo proste. O nie, tutaj jest Y-ka. Zgarnęłam puder. Nie, chyba nie posmarowałam do końca. Nie, moje biegają, bo przed chwilą było odkurzanie. A ten akurat chce wskoczyć na regał, który jest przy moim biurku, ale musi przebiec przez całe biurko, żeby to osiągnąć. No tutaj niestety będzie potrzebna za chwilę poprawka, ale najpierw rozgrzejmy puder. Przytrzymam jednak. Robimy poprawkę na Y-ku, taką szybciutką. Nie pokrywam już całości, dlatego że ten puder jest taki raczej gruboziarnisty. Jeżeli on tutaj nam się położy zbyt grubą warstwą, to może rozmyć nam napis. Warto o tym pamiętać. Nie wszystkie pudry takie są. Wiem, że niektóre firmy mają takie do szczegółów. Aczkolwiek i tak najbardziej lubię te. No i się cały czas zapominam przytrzymać. Gotowe. Nie róbcie tego, co ja zrobiłam przed chwilą, a mianowicie zsypałam sobie resztki pudru na kolana. Nagrzewnica nie będzie już potrzebna. Mogę ją schować, natomiast pokażę Wam, jak przykleić taką tekturkę, bo nie jest to do końca oczywiste. Tutaj cały czas przekładam tą karteczkę, żeby jej gdzieś nie zgubić. Tutaj możemy sobie dognieść wszystko jeszcze raz. Przyda nam się w tym momencie na pewno nasza folijka po tekturce. I myślę, że również tenseta. O tak, nowa moda. Później będę po całym domu sypać. No dobra, mamy jedną i mamy drugą. Najpierw oczywiście witaj w domu. Tutaj jeszcze przymierzmy.
tak. Tu tak, ok. Więc tak, pamiętajcie, najlepsza jest folia, a nie papier. Smarujemy cienko klejem. Najlepiej, żeby to nie był klej bardzo mokry. Bierzemy pensetę, to może być jakakolwiek. I przykładamy. Tylko staramy się dotknąć tą tekturką naprawdę do kleju, a nie dotykać tylko pensetą do folii, żeby pokryć ją klejem. Teraz celujemy w środek i nie ruszamy. Chcemy, żeby to się przykleiło bez rozmazywania kleju. Jeśli by się zdarzyło Wam rozmazać taki klej, no to można pokryć wtedy błyszczące części, na przykład przezroczystym gesso. Tutaj nie ukrywam, że przy przyklejaniu tekturek po prostu dosyć często może się to zdarzyć, więc zawsze warto wiedzieć, jak naprawić. Chwila, otworzę, zobaczę, gdzie tutaj ten napis mam. I też przyklejamy. Okej, Mirosława. Nawet mi umknęło, że Olga też dzisiaj prowadzi. Zapomniałam, tutaj jest jeden dystans pod serduszkami. Już widzę. No to tym bardziej nasza tekturka się zaraz przyda. Ale najpierw sobie może wkleimy te misie do środka. One są tutaj wklejone na płasko. Tutaj zrobiłam taką dosyć szeroką tą ramkę, więc przykleję mamy misia, żeby mi wystawała nie tylko poza nią, ale też poza tą kraftową. Cześć, Iwona. Tutaj delikatnie, nie chcę, żeby mi wystawała po drugiej stronie. Jeżeli nie posmarujecie uszek czy tutaj łapek, absolutnie nic się nie stanie, bo to doda nam takiej odrobiny takiej błyszczystości, efektu 3D, a wcale jakoś nie zaszkodzi. Teraz wróćmy tutaj i przykleimy na pewno nasze serduszka. Tutaj te grafiki rozcinam na pół, jedną i drugą. Tutaj będzie nasz baby miś, jego też podwyższymy na tekturce. Tutaj przy cięciu tych tekturek, tych wyprasek, zwróćcie uwagę na to, żeby nie przeciąć sobie tego napisu z oznaczeniem, bo on też jest wypalony i Wam się po prostu posypie. No nic się oczywiście nie stanie, ale to dosyć irytujące. Zobaczmy, czy nie jest za duża. No, może być. Klej. I przyklejamy.
teraz przykleimy serduszka i za chwilę Wam pokażę, jak je zrobić samodzielnie. Nie będę ukrywała, że kiedyś tam gdzieś na jakiejś grupie widziałam właśnie, jak jakaś skraperka robiła takie serduszka, natomiast ja wtedy jakoś w ogóle nie byłam w stanie ogarnąć szydełka i tak naprawdę nauczyłam się szydełkować właśnie po to, żeby robić serduszka na kartki. Szydełkuję już dosyć długo, bo to było bardzo dawno i chyba pierwszy raz w końcu zdecydowałam się zrobić te serduszka, także no sama się z siebie śmieję, bo przecież to był mój główny cel. Nie martwcie się, że zapominam o tych listkach, bo za chwilę będziemy je podkładać pod spód. Tu jest trochę w pudrze. No więc gdzieś tam zapomniałam o nich, że właśnie o nie chodziło. Mam jedno takie malutkie. Wam pokażę, jak zrobić takie większe, bo po prostu będzie to o wiele lepiej widać. Zdawałoby się, że takie duże elementy przykleimy klejem na gorąco, ale naprawdę nie ma takiej potrzeby zupełnie. Tutaj teraz będzie tak i tak. Smarujemy, nie smaruję całości, no bo nie ma takiej potrzeby, one mogą trochę mi odstawać. I teraz to. Moje koty już się tu do mnie skradają. Zjadły kolację. O, świetnie. Naprawdę bardzo podobają mi się te kompozycje kwiatowe, które wymyśliła nasza szefowa Renata. Mam szydełko numer 3. Tutaj mam taką umiarkowanie cienką włóczkę dropsa, taką, o nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale na pewno nie czerwona, jakoś tam podobnie. Zresztą to nie ma żadnego znaczenia i już Wam pokazuję. Tutaj te serduszka nam się przyklejają dzięki temu, jak skończymy robić to jedno i przewrócimy stronę, one nam się nie odkleją, nie odpadną. Robimy pętelkę. I ją zaciągamy na szydełku. Następnie robimy 3 oczka. Łańcuszka. Wbijamy się w pierwsze oczko, przeciągamy przez nie nitkę i przeciągamy ją przez nasze ostatnie oczko. Zamykamy po prostu wszystko oczkiem ścisłym w kółko. I teraz robimy znowu 3 oczka łańcuszka. A następnie będziemy robić 12 słupków w
tym właśnie kółku, które stworzyliśmy. Więc przerzucamy tak nitkę, wbijamy się w środek, przeciągamy na drugą stronę i przeciągamy nitkę tutaj w ten sposób. Ja może się jakoś zbliżę. Wygląda to tak. Tak. Teraz tak. I tak. Potrzebujemy tak zrobić 12 razy. Już mamy 3. Ja się cieszę bardzo, że kamera nie jest tak dobra, bo włóczka jest cała w kocich włosach. Na szczęście wy tego nie widzicie, chyba. Mamy 4 i teraz tak. 5. Jeżeli chodzi o firmę laserowe Love, to w tym miesiącu wypuściła również właśnie bazy do szydełkowania. Są to bazy do koszyków w różnych rozmiarach, okrągłe i chyba jest jedna kwadratowa, o ile się nie mylę. Ja zdecydowałam się na okrągłą oraz uchwyty do torebek szydełkowych. Sobie już jedne sprawiłam. Myślę, że na najbliższym, no najbliższego spotkania nie będzie, to już mogę Wam powiedzieć. Będzie za to tutorial, na którym właśnie wykonamy koszyk szydełkowy na Dzień Kobiet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12. Jak już mamy 12 słupków, to robimy znowu 3 oczka łańcuszka, wkładamy do naszej dziurki i tutaj tą długą nitkę już odcinamy, nie za krótko. I teraz tak, przytrzymujemy ją sobie, następnie wyciągamy ze środka, przeciągamy przez ostatnie oczko łańcuszka i zaciągamy. Tutaj dobrze jest zawiązać supełek z tą drugą wystającą nitką. Niech będzie na 2. Dla bezpieczeństwa można to tak zostawić i mieć zawieszkę. Można trochę przyciąć. I mamy fantastyczny dodatek do kartki. Jak widzicie, do dziecięcych mamy takie pastelowe serduszka. Tutaj tam takie miętowe. Natomiast już takie ciemnoczerwone dałabym do kartki walentynkowej. No dobra, idziemy dalej. Tutaj już wszystko nam wyschło, przechodzimy dalej. Będziemy wklejać tą naszą karteczkę, której udało mi się nie zgubić. I wracamy do tej naszej tekturki. Utnijmy sobie wąski pasek, bo serduszka nie są za duże. Życzę Ci powodzenia i trzymam kciuki, żebyś nie zmieniła w związku z tym zainteresowania, bo naprawdę jest to fantastyczne hobby, można się w nim zdecydowanie zatracić.
A jeśli chciałabyś spróbować z koszyczkiem, no to już chyba 3 marca będzie właśnie dostępny mój warsztat online na YouTubie, również laserowelowe. Tutaj zobaczymy zaraz, które jeszcze będzie podniesione w górę. Ale myślę, że to będzie właśnie to szare. Damy mu po prostu podwójny dystans. I zanim przykleimy serduszka, będziemy przyklejać do nich sznurki. Sznurki zrobiłam z nitki poliestrowej, jeżeli dla kogoś to ma znaczenie. Jest to na tyle fajny materiał, pasujący do dziecięcych rzeczy, że on jest taki miły. Odklejam taśmę. Jeszcze dodam tutaj sobie troszkę kleju. Tutaj też, w razie gdyby ta nitka uciekła spod tej taśmy. Jeżeli taśma gdzieś Wam wystaje z boku, no to oczywiście nie martwimy się, bo za chwilę przykleimy jeszcze dwa serduszka. Tutaj obok będzie to. Nitki będę ucinała oczywiście dopiero na sam koniec. A, 4 marca. No tak. Ja wtedy akurat na ten weekend wyjeżdżam. Więc dlatego już tak zaplanowałam. Tutaj przykleję najwyżej do taśmy. Widzicie, to nie ma żadnego absolutnie znaczenia, czy ona będzie na górze, czy na dole, no bo taśma jest dwustronna. Trochę wyżej. Albo niech już tak zostanie. I teraz to, i to będzie tak. O, tutaj. A w związku z tym muszę podkleić pod nie jeszcze jeden dystans. Myślę, że wygląda idealnie. Tutaj mamy takie malutkie baloniki, a tutaj widać, że jest no, taka porządna kiś. Tak czytam o tym, że wszyscy jesteście antyszydełkowi. Ja też bardzo długo byłam. Jakoś udało mi się przemóc, nauczyć się i naprawdę było warto. Teraz złapiemy taśmę mniej więcej tak po środku. I jeszcze mam kokardkę. No ta kokardka jest zrobiona po prostu z oczek łańcuszka, zawinięta przez środek, więc z tym myślę, że sobie już poradzicie. Odklejam błonkę od taśmy, utnę nadmiar nitek i za chwilę będziemy robić to, co wszystkie kobiety kochają najbardziej, a mianowicie będziemy przyklejać błyskotki
Fakt faktem jest to kartka dla chłopca, ale dla takiego małego nie przeszkadzają. O, tylko wypada mi z rąk. I to będzie tutaj. Odrobina kleju naprawdę wystarczy. Klej jest dosyć mocny i tutaj bezpośrednio nad naszą karteczką przyklejam. O proszę, ja jeszcze się chwilę powstrzymuję przed obręczami. Zgłębiam za to druty. No dobra, zobaczmy, jak mamy tutaj błyskotki w kartce dziewczęcej, po to, żeby może trochę nie przegiąć, bo wiadomo, jak to bywa. Do podnoszenia takich jetów polecam właśnie pensetę. Bardzo fajnie się to sprawdza, zawsze warto mieć jakąś pensetę w pobliżu, w pracowni. Tutaj wykorzystam raczej takie malutkie kryształki. Mogłoby się wydawać, że one są tutaj rozmieszczone jakby w oddzielnych kompozycjach, natomiast jeżeli się przyjrzymy, to widzimy, że te dwie nie są samotne, jest trzecia kompozycja, nie lubi parzystości, więc niech będą trzy po skosie. Kartkę zamykamy. Ona się jeszcze domknie, tutaj musi nam się wszystko ułożyć. Papier cały czas pracuje, ona tutaj co prawda ma dosyć grubo w środku, ale nie bójcie się, widzicie, ta już nie sprężynuje, ma około tydzień, więc ta też nie będzie za jakiś czas. Hej Małgorzata, fajnie, że jesteś. Pewnie widziałaś moją wiadomość. I przyklejamy. Tutaj zastanawiam się, jak to zrobić ładnie, żeby... O, ale myślę, że tak będzie ok. I wtedy nie będę tutaj tego trzeciego kryształka przyklejała, natomiast przykleję go sobie tutaj. Może tutaj. Dlatego, że Baby Miś jest trochę wyższy od dziewczynki Baby Misia. I tutaj jej się za uszkiem zmieścił kryształek, a on ma trochę większe te uszka i już niekoniecznie. Tutaj zobaczmy, gdzie jeszcze przyklejałam. Chyba już nigdzie. Więc wygląda na to, że nasza kartka jest już w pełni gotowa. Wyszły niby podobne, a jednak nieco inne. Tutaj podobają mi się te większe balony i to, że one są takie w kropki. I może już mi się ta kolorystyka po prostu opatrzyła, no bo ta niebieska dzisiaj jakoś bardziej przypadła mi do gustu. Chociaż najczęściej robię kartki właśnie dla dziewczynek, co później wielu klientów mi wytyka, że mam rzeczy tylko dla dziewczynek. Bardzo podoba mi się ten niebieski embossing na tekturkach. No i chyba mi przyznacie, że pomimo, że te tekturki i papiery nie są z jednej kolekcji, ponieważ tekturki wyszły już naprawdę dawno, no to pasują do kolekcji wydanej w tym miesiącu.
jest naprawdę bardzo przyjemna, nie jest jakaś przerysowana. Myślę, że doskonale wpasuje się w modę obecną, jeżeli chodzi o prace dziecięce, ale nie tylko, bo również można z niej zrobić coś ślubnego. No natomiast witaj w domu. No witaj w domu można jeszcze faktycznie do jakiejś kartki powitalnej wykorzystać. 50% mamy, taty, 50% jest już tylko dziecięce. Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani. Faktycznie można też zdjęcie dołożyć. Możliwości są naprawdę nieograniczone. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że się zainspirujecie, że stworzycie taką lub podobną pracę. Pamiętajcie o tym, że w tym miesiącu mamy konkurs z kolekcją Llama Love. Kolekcja z lamami. Można wygrać chyba bon do sklepu, z tego co pamiętam. Więc jeżeli macie tą kolekcję, a domyślam się, że macie, bo jest naprawdę fantastyczna i dostępna tak naprawdę od lat już na naszych skraperskich, sklepowych półkach. Także chociaż arkusz może gdzieś Wam się zapodział i kto wie, może to akurat Wy wygracie i wtedy sprawicie sobie takie tekturki i papiery, jeśli jeszcze ich nie macie. Zachęcam również do przeglądania sklepu i wyszukiwania co fajniejszych perełek, nie tylko wśród nowych kolekcji, ale właśnie też w starszych, bo często starsze tekturki doskonale wpasowują się w nowe projekty. Bardzo naprawdę Wam dziękuję. Dziękuję Wam za wyrozumiałość. Już następnym razem na bank przeprowadzamy wszystko na YouTubie od początku do końca. Jak widzieliście, no obraz coś nie zadziałał, a już miałam nadzieję, że wszystko zagra. Ale no złośliwość rzeczy martwych. Myślę, że tak czy siak powinniście być zadowoleni. Kartki wyszły, wszystko się odbyło i był bonus w postaci serduszka. Spróbujcie koniecznie, to jest naprawdę bardzo proste. Tylko półsłupki i łańcuszek. Dokładnie, bon 50 zł do sklepu, więc starczy na jedną kolekcję i jeszcze jedną i jak zaczniecie szukać, to kto wie. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam dobrej nocy. Cześć!